Program stypendium artystycznego finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję brzmienie aż dwóch instrumentów. W celu porównania usłyszymy fortepian londyńskiej firmy Brutuda oraz warszawską replikę Krala i Zeidlera. Fortepiany pierwszej połowy XIX wieku mogły być budowane generalnie według dwóch wzorów konstrukcyjnych, albo wiedeńskiego, albo też angielskiego. Naturalną konsekwencją tych różnic, tkwiących zarówno w konstrukcji wewnętrznej, jak i w zewnętrznej skrzyni instrumentu, był sam rodzaj dźwięku. Fortepiany angielskiego typu charakteryzowały się bardziej masywną budową, stąd ich brzmienie było bardziej donośne. Z kolei fortepiany o wiedeńskiej konstrukcji oznaczały się cichszym, a zarazem bardziej selektywnym rodzajem dźwięku. Polscy fortepianmistrzowie hołdowali głównie gustom z Wiednia, stąd największym uznaniem cieszyły się fortepiany właśnie wiedeńskiego typu. Kopia fortepianu Krala i Zeidlera została zaopatrzona w mechanikę wiedeńską i na tym fortepianie wykonam dwa mazurki kompozytorów bardzo mocno związanych z Warszawą. Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i Karola Sołtyka. Ignacy Feliks Dobrzyński pochodził z Wołynia, ale praktycznie całe życie poświęcił Warszawie. Wielokrotnie stawał w obronie polskich fortepianmistrzów, podkreślając jakość produkcji ich instrumentów, która stała wówczas na bardzo wysokim poziomie i dorównywała spokojnie kroku trendom europejskim. Życzę miłego słuchania.
Maria Szymanowska, jedna z najlepszych pianistek Polski XIX wieku, wracając z koncertów zagranicznych, przywiozła ze sobą dwa instrumenty londyńskiej wytwórni Broadwooda o mechanice angielskiej. Jeden z nich Szymanowska zaprezentowała podczas koncertów w Warszawie w 1827 roku. Fortepian ten został zbudowany według najnowszych wówczas wzorów konstrukcyjnych. Wyposażony został w takie elementy jak metalowe sporniki ramy. Miały one za zadanie wytrzymywać większy naciąg strun. Pozwalało to również poszerzyć skalę samego instrumentu i zwiększyć wolumen jego brzmienia. Fortepian miał także tak zwane otwarte dno, co również wpływało na jego możliwości dynamiczne. Polscy budowniczy mieli niezwykłą okazję zapoznać się z najnowszymi trendami panującymi wówczas na Wyspach Brytyjskich. Wkrótce zainspirowany instrumentem warszawski konstruktor Fryderyk Buchholz wybudował na zamówienie klienta bardzo podobny fortepian. Na oryginalnym instrumencie z 1846 roku, nieco późniejszym, wykonam jeden z polonezów właśnie Marii Szymanowskiej. Życzę miłego słuchania.